Już za 14 dni Legia Warszawa rozpocznie rywalizację w 1/16 Ligi Europejskiej z Ajaxem Amsterdam. W tej chwili mistrzowie Polski przygotowują się do sezonu w Hiszpanii. Natomiast lekkie niepokojące sygnały do nas dobiegają, ponieważ bardzo duża liczba zawodników jest kontuzjowana. Z mniejszymi bądź większymi urazami zmagają się Hamalainen, Guilherme, Rzeźniczak, Moulin, Czukwu, Radowicz i jeszcze do niedawna Wadis Odzidzia Ofoe. On wprawdzie już wraca do treningów, ale zobaczymy w jakiej jest formie. Sparingi również nie napawają optymizmem. Dwa remisy, dwie porażki, zero strzelonych bramek. No i to gdzieś pozwala nam patrzeć troszeczkę niepokojąco na całą sytuację. Szczególnie musimy się martwić o atak i o defensywę. Wiemy, że gdzieś ta linia obrony została rozsypana. Odszedł Bereszyński do Sampdorii Genua. Przyszedł wprawdzie Jędrzejczyk, no ale wiemy, że on w Lidze Europy nie będzie mógł zagrać. Jest to spowodowane regulaminem, ponieważ w fazie grupowej reprezentant Polski występował w barwach FK Krasnodar. Kontuzjowany jest również Kuba Rzeźniczak. On prawdopodobnie nie będzie w stanie zagrać w rywalizacji z Ajaxem, a przynajmniej w tym pierwszym meczu. Tak więc dwie pozycje są niewiadome. Nie wiadomo, kto na nich zagra. Na prawej obronie prawdopodobnie Łukasz Broś, natomiast partnerem Michała Pazdana na środku defensywy będzie Maciej Dąbrowski. Zobaczymy również, kogo Jacek Magiera desygnuje do linii ataku. Chima Czukwu rozegrał w tych sparingach 135 minut, jednak nie zdobył ani jednej bramki. W tej chwili nabawił się lekkiego urazu, jednak to nie powinno go wyłączyć z rywalizacji z Ajaxem. Zobaczymy również, w jakiej formie jest inny nabytek warszawskiego zespołu, Tomas Necit. On w rundzie jesiennej w Bursasporze grał bardzo mało, głównie był rezerwowym. Miejmy tylko nadzieję, że właśnie tutaj bardzo szybko wróci do wysokiej dyspozycji i będzie pewnym punktem mistrzów Polski. Nie udało się natomiast zakontraktować Felipe Caicedo, napastnika Espanyolu Barcelona. Ekwadorczyk jest bardzo silnym i dobrze wyszkolonym napastnikiem. No to na pewno zwiększyłoby jeszcze bardziej rywalizację w zespole i dałoby większe pole manewru sztabowi szkoleniowemu. Z lekkim niepokojem mimo wszystko musimy się również spojrzeć na linię pomocy, bo mimo tego, że tam na każdą pozycję jest po przynajmniej dwóch, a czasem nawet trzech zawodników, no ale jak już wcześniej wspomniałem, Hamalainen, Guilherme, Moulin, Radowicz i Wadis, no oni przez ten okres przygotowawczy zmagają się z urazami, no i zobaczymy, w jakiej będą formie. A niewątpliwie i Guilherme, i Moulin, i Odzidzia Ofoe, i Radowicz to byli fundamentalni zawodnicy w układance Jacka Magiery i nieobecność tych zawodników na początku rundy wiosennej byłaby dużym ubytkiem. Jak już na samym początku wspomniałem, za 14 dni początek rywalizacji z Ajaxem Amsterdam. Teraz musimy się uzbroić w cierpliwość i życzyć, kibicować zawodnikom kontuzjowanym, aby jak najszybciej wrócili do zdrowia i do formy, tak aby pomogli naszemu reprezentantowi w europejskich pucharach i aby Legia grała dalej.